Hej, hej, witam z Kibaru serdecznie w ostatnim odcinku serii u mnie na kanale z Minecraft, teraz jest Safe Mode. I teraz pewnie sobie myślicie, Safe, o co, Kama, co ty tutaj wykombinowałeś, czemu ostatniej serii i czemu to się nazywa wybuchowy odcinek, wybuchowy TNT, zakończenie w TNT, nie wiem jeszcze jak to nazwę, ale wy już oczywiście wiecie o tym. Więc tak, dzisiaj kończymy z tym sezonem i niekoniecznie z tym, ogólnie ze sezonami Minecrafta. Ci, którzy są tutaj nowi, zapraszam was do zapoznania się z playlistami od sezonu 1 do 11, który właśnie teraz będzie zakończany. Tak, troszeczkę czasu już minęło, mega tutaj długo się ubawiliśmy i czas to wreszcie tutaj zamknąć. Nie ma sensu według mnie stworzyć kolejny sezon, sezony 12, 13, 15, 284. Po co, prawda? Samych sezonów mieliśmy ponad 700 odcinków chyba, jakoś coś koło tego chyba nam wyszło. 700-800 odcinków, więc jest tego naprawdę sporo. Tutaj oczywiście wielkie podziękowanie dla wszystkich osób z tak zwanego naszego Parku Chwały, które po prostu tutaj przyczyniły się do realizacji tego oto kanału, tego oto tutaj sezonu 11 w tym przypadku. I niektóre skiny się niestety popsuły, jak tutaj na przykład... No... Typek z YouTube'a. No niestety, z YouTube'ów nawet. No niestety tak po prostu tutaj nam wyszło, ale teraz, dobra, przejdźmy może dla osób nowych, a może dla osób, które chciałyby sobie powspominać, co takiego tutaj się stało. Na samo dla mnie to jest też miłe wspomnienie. Pierwsza nasza jaskinia, z której tutaj wystartowaliśmy, była ona, co oczywiście całkowicie inna. Teraz się to zmieniło bardzo mocno, gdzie jest oczywiście nasz cały miner. Nasz wielki generator z Big Reactor, no i oczywiście nasz drugi miner, który zdobywa troszeczkę mniej istotne rzeczy. I całe nasze zejście do szybu kopalnianego, które jest mocno rozbudowane, ale to zobaczycie może później, jak to wygląda. Następnie nasza produkcja lawy, miało to być wielkie perpetuum mobile, niestety wyszło tak średniawo, ale oczywiście samej lawy jest dosyć sporo. Niestety wyłączyłem tutaj GUI, bo spory jest spam aktualnie. Nasza farma Endermanów, jak również nasza pełna automatyzacja, przetwarzanie wszystkiego. Tu mamy pulverizery, tu mamy furneje, no i oczywiście te rzeczy z Ender IO również tutaj są zamontowane. Ona jest w przebudowie, bo miała ona wyglądać troszeczkę inaczej, ale wreszcie nie starczyło mi na to czasu, chęci, a dokładnie mówiąc bardziej czasu. Nasz układ z Immersive Engineering, pełny tutaj skonfigurowany do produkcji paliwa. Tutaj oczywiście jest fluid, tak jest nasze paliwo przetrzymywane. No i oczywiście z tyłu z Draconic Evolution nasza zabawa z upgrade'owaniem rzeczy. Nasz łuk teraz jest tieru chyba trzeciego, z tego co pamiętam, naprawdę mega mocny. Tutaj co mamy dalej? Nasz magazyn, cały magazyn oparty na początku o modyfikację Jabba się nazywało? Nie, Storage Drawer, przepraszam, Jabby chyba nie ma pod tą wersję nawet. Później dorzucono oczywiście Applied Energetic i schowany magazyn u dołu, który się leciutko przylagowuje, bo tutaj jest nasza automatyzacja, no, troszeczkę rozbudowana, wszystko mega szybkie. No i tu oczywiście itemki też, żeby nam nie zalegały w naszym układzie, w naszych dyskach. Najgorzej jest rozwalać ten układ, bo te itemy z drawerów nam tutaj mocno mogą przylagować wszystko. Nasz domek, czyli pierwsza rzecz, którą zbudowałem w miarę estetycznie. Tak, pierwsza rzecz w moim wykonaniu naprawdę jest mega wyczyn, no ale... Mnie się on podoba, nie wiem jak wam, ale mnie jak najbardziej okej. Nasza farma. Dzięki temu możemy latać, ta farmka daje nam najwięcej tutaj właśnie energii GP chyba to było. No i oczywiście mniejsza farma, która bazuje na ogniu bądź też na lawie. Nasza malutka produkcja energii z wody, z Immersive Engineering, też jak najbardziej bardzo w porządku. Nasze dwa kombajny do kanoli oraz do stringów. Nasza farma drzewa w oparciu o modyfikację Ender IO. No i oczywiście nasza farma sugar cane'ów oraz to jest z Immersive'a takie nitki. Oparta o modyfikację Actuali Additional i tak samo z tej właśnie też, że modyfikacji produkcja energii oparta o roślinki Canon, troszkę bardziej rozbudowana, bo tutaj wykorzystujemy jeszcze sporo różnych mechanizmów, żeby to się w pełni automatyzowało. To jest, naprawdę to musicie zobaczyć na odcinku, bo tego trudno
znaczy to trudno powiedzieć w kilku słowach. Tutaj oczywiście farma wiatrowa. Czy coś pominąłem? Oczywiście tamtą sekcję, ale żeby tam się dostać, to trzeba troszeczkę się przyspieszyć. Farma z Immersiva, mega, mega wydajna. Jeśli ktoś chce po prostu farmę, gdzieś zdobywacie wszystko mega szybko na prąd, to jest jak najbardziej to, oparta o gardeny. Tutaj mamy produkcję, następnie charcoal, coke, stąd i tutaj, i steel, z tego się wydobywał. No i oczywiście tutaj tylko i wyłącznie zbudowany crusher oraz arc furne, niestety tylko one były zbudowane. Następnie nasz cały domek w oparciu o modyfikację industrial, to jest techboard akurat, ale główna modyfikacja, fakt, naprawdę powiem wam, że nie pamiętam, industrial craft dwójeczka, dawno tego już nie używałem i tak naprawdę o tym zapomniałem. No i oczywiście multifarma, musi być z forestry, mało kto już z nich korzysta, więc jak najbardziej ona jest w porządku. I tutaj jakiś taki losowy item sobie stojący. Następnie oczywiście portal z botanii i farma naszych tutaj kwiatków z botanii z automatycznym ich sadzeniem. Mega, mega przyjemna sprawa. Domek oczywiście pod Chisela i tam w oddali jeszcze jest arena do walk PvP bądź też z monsterami. Taka tylko postawiona. Tutaj mamy jeszcze farmkę farmę prądu w oparciu o magnetic engineering, czyli oparcie o lawę. To chyba tyle. No i oczywiście Tinker Construct. O tym nie można oczywiście zapomnieć, bo większość rzeczy, które ja wykorzystam, czyli mój tutaj właśnie rapier, jak również pickaxe i wszystkie inne rzeczy są właśnie oparte o tuże modyfikacje, którą polecam każdej osobie, nawet tej, która się nie zajmuje modami technicznymi. Tutaj wszystko praktycznie stąd możecie sobie wziąć do swoich oto gierek. Co to jest takiego ten command block? Ten command block blokuje mi wybuchy, tylko że nie blokuje, bo wyciągnięty jest item, bo zakładam, że już nic mi chyba samo nie wybuchnie, ale podczas budowy było to mega potrzebne, a na górze specjalny drugi command block, może wam pokażę tak naprawdę komendy. Aha, czekajcie, żeby wam to pokazać, potrzebuję pierw aktywować sobie tutaj czat. No i dobra, teraz mogę sobie dać na game mode jedyneczka i komendy. Usuwanie itemów, które są wyrzucone. Kill e type item, bardzo prosto, kto chce sobie zatrzyma. I wszystko co ja rzucę, znika po tiku, prawda? Bo tutaj jest oczywiście komparator, a tutaj sobie item lata między tymi dwoma tutaj hopperami, więc gdy jest w tym hopperze, aktywuje komparator i on po prostu leci tutaj, wysyła sygnał. Tak samo działa dolny układ, tym razem tutaj jest ustawiony, dokładnie mówiąc, pre-made TNT, czyli to jest TNT, który już jest w trakcie wybuchu, czyli ten po prostu naładowany po flincie, bądź po sygnale redstone. To jest ogólnie tylko i wyłącznie to. No i dobrze, i to by było z takiego wstępnego tutaj oględzin. Tu oczywiście mamy kolejny tutaj miner, tutaj mamy pszczółki z botanii, z forestry i extra bees. Ale to jest mało, mało istotne. A, jeszcze tam. Tu mamy grinder nasz dla Widera. W tym oto miejscu. Taki dosyć prosty, tylko żeby był. Tu malutka faremka, oczywiście w Netherze też jest taka malutka farma. Taki oto prosty układzik, który po prostu ma działać. Ma dawać nam to, co my potrzebujemy i nic tak naprawdę więcej. Bardzo prosiutki układ, możecie sobie go luknąć na odcinkach. Był on w miarę fajnie tutaj prosto ogarnięty. Dobra, więc teraz zacznijmy z tym, co każdy z was lubi, ale może po tej zabawie porozmawiamy jeszcze o czymś innym. Dobra, ale jako że ja sam nie będę swojej mapy rozwalał, więc zaprosiłem tutaj o to Stania. A, cześć, witajcie. Siema. Tak, Stanie oczywiście jako kobieta, ale to jest nieważne, cóż, prawda? To jest nieistotna sprawa. Dziś nie. No dobra, Staniu, zaczynaj. Pierwsze co, tam gdzie zacząłem, czyli od kopalni, zaczynajmy. Czyli co, czynię honory. Honory, panie. I trzymajcie kciuki. No, przepięknie. Wow, ale szczeliło.
Tak, dziura. To się nazywa właśnie moja kopalnia, była w tym miejscu i tutaj szła ona w dół. Tak, do samego dołu prawie że dałem TNT, więc to wygląda dosyć fajnie. A ty mówisz, że to musi wyglądać wręcz. Dobra, stanie, to teraz uruchamy kolejną, czyli naszą produkcję lawy. Sierawi, moja botania, tam jest kawałek mojej botanii! I teraz zobaczymy, czy pójdzie fail. Nie, wszystko! Wow, nieźle. No, jaka dziura. Jak sądziłem, na górę nic nie poleci, no ale to jest normalne. Dobra, to lecimy teraz z koksem, a dobra, może domek. Trzeba wreszcie chyba ten domek rozwalić. Zresztą tutaj troszeczkę już TNT widać po bokach, ale Staniu, czyli honory, rozwalamy. Jest, jest ten domek. No, troszeczkę tutaj roztrzepało ten domek, tak naprawdę. No ale... Save! Kradli ci dom! Mam nadzieję, że przynajmniej ten timer się jakkolwiek udał, bo nas wywaliło całkowicie podczas tego fragmentu, więc zobaczymy, co z tego w ogóle udało się tutaj uzyskać nam jeszcze. Boję się, wiecie, że chyba eksplozji samej chyba nie będzie. Ale to już pewnie wy wiecie dobrze. Dobra, czyń honory, rozwalamy teraz faremkę w tym oto miejscu. Kabum! No i ładowanie. No, niestety połączyło to z domkiem Chisela, który miał być osobno wysadzony. Trudno. Wysadzić wysadziło, to najważniejsze. Niech załaduje tutaj te wszystkie czanki, bo troszeczkę ma problemy, widzę. No, dobra. Więc zaliczamy. I następny już ostatni. W tym miejscu nam. To jest ten budyneczek. Ja się niestety do niego odsunę, bo wiem, że tutaj będzie niezła rozruba. Czyń honory. Jest i leci. No i nawet się naszemu magazynowi dostało troszeczkę. O, jaka piękna dziura. Malutki daszek się zrobił, no ale dobra, nie przejmujmy się, nic takiego złego się chyba nie stało. Jeszcze przynajmniej. Nie, jeszcze nie. Dobra, teraz nasz układ, w odnośnie Immersive Engineering. No i dobra, czyń honory. Jest, kochany Immersive. Wow, wow, wow! Aż po oczach dostałem. Ja też. No dobra, wow, oczywiście wszystkie temki z góry się nie rozwalają, no ale okej. Nawet jest w porządku, więc z tego jestem zadowolony. Dragonic Evolution też oberwał przy okazji. No i ostatni, tak naprawdę, ostatni punkt tutaj naszego programu, czyli sekcja odnośnie Industrial Craftu, jak również tutaj Immersive Engineering. Bo ta część z Chiselem została rozwalona wcześniej. Czyń honory, panie. Która teraz? Tobie? Ta. Bo ta tej drugiej już nie ma. Okej. Okay.
ładna i pięknie, powiem ci. Wow! Ta jest większa. Tak troszeczkę większa jest. O, jaka cudowna, wow. No, oczywiście tutaj faremka nie oberwała, no ale nic złego nie zrobiła, więc dlaczego już by miała oberwać? Dobra, jak widzicie, dzięki temu, że itemy są usuwane na bieżąco, czyli żaden item nie zostaje tutaj tak wolno leżący, to przynajmniej nie ma lagu w wielgach, nie teraz podczas latania. I została tylko jeszcze jedna sekcja, która naprawdę się sama nie rozwaliła, bo zapomniałem o niej całkowicie, żeby tam podpiąć ją, dlatego to zrobimy manualnie. Czyli potrzebujemy oczywiście levelka, gdybym jeszcze tylko miał prąd tutaj, to byłoby jeszcze lepiej. Panie, coś ty zrobił! Ja nic. Ja nic. Ja na to nie byłem. No dobra, tematu nie było. Rozwalone, chociaż nie wszystko. Tu widzę, że... Ale... A dobra, nie załadowało mi tylko czanków. To też było rozwalone. Więc dobra, no. Tym oto sposobem cała praca, którą tutaj włożyłem w sezon 11, została zakończona. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Co dalej z Minecraftem? Teraz będę realizował bardziej Minecrafta typu odcinkowego. Już sezonu, jak mówiłem, nie będzie. Więc będą materiały stricte tematyczne. Ale o tym będę wam jeszcze mówił w międzyczasie pewnie, w jakimś materiale vlogowym pewnie. Dobra, w takim razie dziękuję wam. Dziękuję Staniowi, że tutaj mi pomógł, czyli czynił te straszne honory, których ja oczywiście nie mogę zrobić, bo to jest no, sporo miesięcy mojej pracy. Ale dokonało się, sezon zakończony definitywnie i koniec, nie będzie sezonu 12. Dzięki za oglądanie. Ja oczywiście byłem do tego zdolny, jak zawsze. Dokładnie. Dzięki za oglądanie i do kolejnego materiału. Na razie, hej hej. Cześć, pa pa, trzymajcie się.